I powiem Państwu, ja przypominam sobie pierwsze moje spotkanie z mieszkańcami Soboszowa około 8 lat temu, kiedy przyjechaliśmy tutaj z Panem Przewodniczącym. Spotkaliśmy się w pomieszczeniu, które dzisiaj zajmuje kuchnia. I wtedy Państwo powiedzieli mi, że świat o Soboszowie zapomniał. Jak Pani Wójt zaproponowała na Dniu Seniora ubiegłego roku, że budynek w Soboszowie jest jeden niewyremontowany i ona widzi to, że akurat się nadaje, bo nie trzeba robić windy, nie trzeba, nie ma przeszkód żadnych, więc dla seniorów na Dom Seniora wyremontować. Wszyscy, którzy byli obecni na tym Dniu Seniora, zgodziliśmy się, bo nam się to podobało. Ale później były takie negatywne głosy między naszymi członkami, że tam jest od ludzi, że tam już do zaorania idzie Soboszów, a daliście się sprzedać. Nie bardzo rozumiem jak, bo to w Czarnocinie powinno być. No wszystko w Czarnocinie nie może być. A tym bardziej mi się wydaje, że tak jak śpiewają piersi, piosące Bałkanica w Soboszowie, będzie się działo. Tak mi się wydaje. Rozpoczęliśmy pracę i starania o to, aby coś również w Soboszowie się zmieniło. W pierwszej kadencji wykonaliśmy tę pierwszą drogę, o którą Państwo zabiegali, a później rozpoczęliśmy starania o ten właśnie obiekt. I co się okazało? Napotkaliśmy na pierwsze bardzo poważne przeszkody. Okazało się bowiem, że teren, na którym znajduje się budynek, nie jest własnością gminy, nie jest własnością społeczną, należy do prywatnej osoby. Nie jeden rok poświęciliśmy na to, aby tę sytuację prawną uregulować. Przyznam Państwu szczerze, że kiedy przejeżdżałam, patrzyliśmy na ten obiekt, widać było, że on niszczeje. Wyremontowanie gruntowne od podstaw całego budynku, bo takim należało myśleć, wymagało poważnych środków finansowych. Myślę, że nikt nie zaakceptowałby wykonania takiej inwestycji i wysokich środków finansowych w tym celu, aby budynek potem był użytkowany doraźnie, 2-3 razy w roku. Pierwsze, co uczyniłam, to wspólnie z Panem Przewodniczącym, z Panią Sekretarz przyjechaliśmy tu na zebranie do Soboszowa i poprosiliśmy, czy Państwo wyrażą zgodę na to, aby ten budynek został przeznaczony na gminny klub seniora. I powiem Państwu, że spotkaliśmy się z ogromną życzliwością i aprobatą. Mieszkańcy Soboszowa nawet przez moment nie zawahali się w swojej decyzji. My nie sprzedajemy klubu seniora do Soboszowa, tylko klub seniora jest w Czarnocinie, siedzibą w Soboszowie. To zgodziliśmy się wszyscy. Rada Gminy, biorąc pod uwagę tę sytuację, jaką przedstawiłam, że jest budynek nieużytkowany, który możemy wyremontować, zwracając się do Pani Wojewody o środki finansowe na możliwość usytuowania tutaj gminnego klubu seniora. Również Państwo radni nie mieli co do tego wątpliwości, że pomysł jest słuszny. Jakże cieszyliśmy się, kiedy otrzymaliśmy maksymalne dofinansowanie na remont tego obiektu w wysokości 150 tysięcy złotych. W efekcie końcowym cała inwestycja kosztowała nas 313,5 tysiąca złotych. Dzisiaj możemy się cieszyć efektem tej pracy. Zbudowaliśmy bowiem obiekt, który będzie służył mieszkańcom całej gminy. Wkład własny gminy jest wyższy aniżeli ta dotacja, którą otrzymaliśmy, ale tak wymagały warunki. I pozostaje mi dzisiaj, po tymże podziękowaniu wszystkim Państwu, złożyć jeszcze
życzenia naszym seniorom, aby ten obiekt, ten budynek był dla Państwa drugim domem, aby tutaj Państwo spotykali się, obdarzając wzajemnie życzliwością, serdecznością, wymieniając swoje relacje, ciesząc się wspólnie, a może czasem trzeba się i wzajemnie pożalić, bo życie nie składa się tylko z radosnych chwil. Celem czy domów, czy klubów seniora jest tworzenie po prostu infrastruktury, czyli miejsc, przestrzeni, gdzie może dziać się dużo rzeczy wokół seniorów. Niekoniecznie tylko działalność klubu, ale również nie ma żadnego zakazu, aby w tym budynku odbywały się właśnie zbiórki harcerskie. Będziecie dumni z siebie i z tego obiektu, a my przy okazji też będziemy dumni z Waszej dumy. Dziękuję bardzo. I bardzo serdecznie tu samorządowi gminy Czarnocin gratuluję, że podjął tematykę o charakterze społecznym. My się staramy tylko drogi, jakieś tam inne działania, natomiast w innym wymiarze, jakby w tej chwili wchodzimy w realizację. A to przekażę, to przesunę, ale na pewno dla Państwa na tym przyda się Pan Kuszmi. Proszę uprzejmie. W imieniu seniorów gminy Czarnocin pragnę złożyć na ręce Pani Marii Kasperek, wójta gminy Czarnocin oraz Pana Kazimierza Warszawy, Przewodniczącego Rady Gminy Czarnocin, serdeczne podziękowania za podjęte starania, aby mógł powstać Gminny Dom Seniora w Soboszowie. Podziękowania dla Pani Marii Kasperek, wójta gminy Czarnocin, za utworzenie Gminnego Domu Seniora oraz klub włożony w realizację planu. Składamy serdeczne podziękowania dla dokonań na rzecz lokalnej społeczności. Życzymy wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, a także zadowolenia i satysfakcji z pracy dla innych. Dziękuję bardzo. Dobra rada dla tych, którzy się starzeją. Nie zacisną zęby i z życia się śmieją. Kiedy staną rano, części pozbierają, niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają. Jeśli ich nazwiska tam nie figurują, to znaczy, że zdrowi i dobrze się czują. Od rana śpiewamy, serca zwyczajnie i prosto. Odsłania życia urok wspaniały. Gdy łyk powietrza z wysiłkiem łapiesz, rwie cię w kolanach, na schodach sapiesz, serce jak głupie szybko ci bije, lecz w każdej chwili czujesz, że żyjesz. W życiu nic łatwo nie przychodzi, za darmo nic się nie należy. Lecz jacy będziemy na starość, to tylko od nas zależy. Możemy być grzeczni i mili, i bawić się znakomicie, lecz możemy też być złośliwi i innym utrudniać życie.